przede wszystkim po tych kwestiach podatkowych, propozycjach Ministerstwa Finansów związanych z kosztami uzysku dla dziennikarzy, dla twórców. Zrozumiecie Państwo, że tego typu debatę podatkową również w domu dziennikarza warto przeprowadzać. Wydaje mi się, że tak fundamentalna sprawa dla funkcjonowania państwa jak podatki nie jest w Polsce przedmiotem żadnej poważnej debaty, żadnej poważnej refleksji, ani nie jest przedmiotem sporów rozmaitych, ożywionych, czy nawet nieprawych, no po prostu żadnym zupełnie. Można się odnieść wrażenie, że Mojżesz miał trzy tablice po prostu i na trzeciej był właśnie obecny system podatkowy. Ja pewne uzasadnienie dla podatków znajduję, ale tylko i wyłącznie z punktu widzenia klasycznej koncepcji funkcji państwa. Dlatego w mojej pracy więcej będzie na temat funkcji państwa podatki. Bo jeżeli koncentrujemy się na funkcjach redystrybucyjnych, jeżeli koncentrujemy się na wszystkich funkcjach, do których się przyzwyczailiśmy, że państwo ma je spełniać, to rzeczywiście nie można uzasadnić etycznie, moim zdaniem, tych podatków, które dzisiaj państwo zbiera, na te cele, na które zbiera. Jeżeli państwo naszych podatków utrzymuje system na przykład świadczeń zdrowotnych, to oczywiście pan Tomek ma absolutną rację, pisząc, że największe korzyści odnoszą się, którzy najmniej płacą. A zgodnie z zasadą benefitu, czyli korzyści powinny być na odwrót, powinni korzystać najwięcej ci, którzy najwięcej płacą. Natomiast jeśli chodzi o system sprawiedliwości, czyli klasyczną funkcję państwa, to jest moim zdaniem na odwrót. Bo pan Tomek pisze o tym, że bogaci to i tak kupią sobie ochroniarza. Ale chodziłoby o to, żeby bogaci nie musieli kupować sobie ochroniarza, żeby ich majątek był chroniony przez państwową policję. Wówczas oni mają więcej do pilnowania, a tym więcej do stracenia. Podobnie z sądami. To bogaci prowadzą działalność gospodarczą, często się wspierają między sobą, między innymi o różne bardzo ważne sprawy. Dobrze by było, żeby państwo szybko, sprawnie i skutecznie świadczyło usługę wymiaru sprawiedliwości. Natomiast biedni to są przeważnie ci, którzy kradną. W związku z powyższym oni nie są zainteresowani, żeby policja sprawnie działała, bo przeciwnie, są zainteresowani tym, żeby ona nie działała. Chciałem, żeby jakby ta książka trafiła do dziennikarza, bo rzeczywiście jest celów promocyjnych. Otóż codziennie tak naprawdę spotykamy się z rozmaitymi uzasadnieniami podatków. Dzisiaj w wywiadzie pani Zyty Gilowskiej dla Gazety Wyborczej, nie wiem, być może państwo czytali, no spotkałem się co najmniej z dwoma uzasadnieniami, które ja omawiam w tej książce. No i jakby te uzasadnienia oczywiście każde funkcjonowało zupełnie w oderwaniu od całości problemu. I można powiedzieć, że właśnie w ten sposób te uzasadnienia są stosowane. Jeżeli komuś jest wygodnie czasem zastosować jedno uzasadnienie, bo tego wymaga jakiś efekt tam propagandowy czy elastyczny, to jest on używany. Jeżeli jest z kolei niewygodny, to jest szukać jakiegoś innego. Ja jakby starałem się zderzyć te wszystkie uzasadnienia rozmaitych podatków z tym systemem socjologicznym i starałem się znaleźć odpowiedź na to, które z tych usprawiedliwień jakby są spójne z tą akcjologią dla człowieka, a które nie. No, wyszło na to, że większość no, łamie te zasady, właśnie zasady prawa do własności, zasady równości wobec prawa, przede wszystkim zasady niedyskryminacji. To mi się dlatego skojarzyło, że tak właśnie uzasadnienia dla podatków wtedy bywają poszczególne, no tak po prostu, jak to autor szanowny powiedział, jak politykowi potrzeba w danym momencie, to akurat po takie uzasadnienie sięga i może ono być zupełnie sprzeczne z tym, co robił dzień wcześniej, albo z tym, co powie za godzinę. No, przyznam, że raczej bliska jest tutaj ta koncepcja, o której wspomniał doktor Gwiazdowski, może są inne na pewno obowiązki, które państwo musi spełniać. I również na tej podstawie można uzasadnić pobór podatku, że jednak obywatele płacący podatki osiągają pewne korzyści z istnienia państwa i jednak i to nawet w zasadzie nawet właśnie proporcjonalny pobór podatku, że właśnie ci, którzy
osiągają wyższe dochody, osiągają większe korzyści z istnienia instytucji państwowych. Jeśli chodzi jednak o podatek dochodowy, to rzeczywiście wiadomo w sprawie ekonomii, że ten proporcjonalny podatek no, nie jest, powoduje pewne zniekształcenia i nie jest tym rozwiązaniem first best, czyli najlepszym rzeczy, najlepszy jest podatek ogólny, który nie wprowadza żadnych zniekształceń w cenach względnych, w cenach relatywnych gospodarce i prowadzi do rozwiązania Pareto optymalnego, to jednak taki spekulatorowy jest nie do zaakceptowania przez chyba żadną obecnie liczącą się w Polsce partię polityczną. O którymś z cesarzy rzymskich, nie pomnę w tej chwili, być może pan Stanisław Michalkiewicz będzie pamiętał, który opowiadał taką anegdotę, że dokonawszy jakiejś tam kolejnej zbrodni, zażądał od swojego prawnika, żeby napisał jakieś uzasadnienie, na co ten miał odpowiedzieć, co było dowodem wielkiej świadomości, wielkiej odwagi cywilnej z jego strony, że zbrodni nie da się tak łatwo uzasadnić, jak łatwo jest ją popełnić. Można powiedzieć to samo o podatkach, to znaczy, że ich się nie da tak łatwo uzasadnić, jak łatwo jest je wprowadzić, ale też nasuwa się pytanie, czy one koniecznie właściwie, czy jest potrzebne ich uzasadnianie, bo można odnieść wrażenie, że ludzie, którzy od 15 lat odpowiadają za to, jak wygląda polski system podatkowy, gdyby w ogóle z jakiegoś powodu zajrzeli tutaj i słuchali tej naszej rozmowy, to albo by się uśmiechnęli, albo wzruszyli ramionami i czym prędzej wrócili do swoich zajęć, uznając, że w gruncie rzeczy nie potrzebują takich tam uzasadnień. Oni po prostu uzasadniają podatki tym, że udało się większość sejmową zgromadzić dla przegłosowania takiego podatku. Jest to uzasadnienie zupełnie wystarczające. W związku z tym nasuwa się pytanie, czemu ta robota ma służyć? Po co w ogóle uzasadniać istnienie podatków, skoro ci, od których podatki zależą, na razie przynajmniej nie są zainteresowani istnieniem takich uzasadnień. Dlaczego w Polsce nie było dyskusji w ogóle na ten temat? No moim zdaniem wynikło to z tego, w jaki sposób te podatki zostały w Polsce wprowadzone, bo jak Państwo pamiętają, do 1989 roku nie było podatków nakładanych bezpośrednio na obywateli, ani bezpośrednio na produkty, przecież na pieniądze były w jakiś sposób wyciągane, była gospodarka planowa i tak dalej, i tak dalej. Później to się wszystko ucięło i od 90 roku, rok po roku były wprowadzane kolejne nowe podatki. Właściwie bez żadnej dyskusji, bez żadnego zastanawiania się dlaczego. Co też miało oczywiście jakieś tam uzasadnienie, wynikało po prostu z tego, że implantowano instytucje, które funkcjonowały sobie w Europie Zachodniej. Z reguły to się odbywało tak w sposób troszkę powielaczony, że ktoś jechał, porównywał trzy ustawy, nie wiem, francuską, niemiecką, angielską, robił coś w rodzaju połączenia tych ustaw i wrzucał pod sejm, sejm to przegłosowywał, dlatego bo, no, była potrzeba zmiany ustrojowej i te podatki musiały się pojawić. No teraz jakby minęło te 15 lat, no i zaczyna się właśnie dyskusja, czy wszystkie te ustawy, wszystkie te prawa były słusznie wprowadzone. No i może tutaj bym przekazał głos panu doktorowi Gwiazdowskiemu, bo jak wiadomo, pan doktor Gwiazdowski teraz pracuje także w ZUS-ie i ma pewien pomysł właśnie z dnia. Ja może będę panu obrony przed panem Rafałem, bo nie lubi nieuzasadnienie podatku z prawa kościelnego, ale zawsze jednak i to pogólnego. W księdze wyjścia, którą pan to cytuje, i tak powiedział pan do Mojżesza, czy jest to najlepsze uzasadnienie biblijne podatków, bo to jest bezpośrednie powoływanie się na słowa Pana Boga. To Pan ustanawia takie przykazanie, ustanawia takie właśnie podatki. Gdy będzie śledzić Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu, aby nie spadło na nich nieszczęście. I dalej. Bogaty nie będzie zwiększał, a ubogi nie będzie zmniejszał wagi półsydła, aby złożyć ofiarę Panu. To jest wyraźne stwierdzenie, opowiedzenie się Pana za podatkiem pogłównym. Natomiast to jest podatek kościelny, a nie państwowy. W momencie, kiedy państwo ma zacząć funkcjonować,
a pozostajemy w kręgu kultury umowy społecznej, musimy się zgodzić co do tego, że państwo w jakiś sposób musi finansować usługi doświadczeń. Pierwszy problem, jaki jest, to jest problem tego, jakie to mają być usługi. Czyli zaczynamy dyskutować o tym, co jest funkcją państwa, a co funkcją państwa nie jest. Im więcej tych funkcji państwa, tym więcej pieniędzy państwo musi od obywateli pobrać, żeby w jakiś sposób te pieniądze zwrócić. Oczywiście wraca mniej niż pobieram. Bardzo prosty mechanizm, tak zwanej czarnej dziury. Jak wyliczył Milton Friedman, to w latach 70. Na każdy dolar zabrany Amerykanom na opiekę społeczną do potrzebujących trafia 40 centów, a 60 centów przerabiają instytucje, które ten pomoc niosą. Więc to jest oczywiście system bezsensowny. Ale czy podatek główny, o którym mowa w Biblii, jest najlepszym rozwiązaniem paradoptymalnym dla współczesnego państwa? Wydaje mi się, że nie. Warto to z tego powodu. Tego mianowicie, że większość naszych rodaków wybrałaby model taki, w którym oni nie musieliby tego podatku płacić w ogóle. Bo większość jest biedniejsza od bogatszej mniejszości. Więc w demokratycznym społeczeństwie zawsze biedniejsza większość będzie starała się przerzucić ciężary na bogatszą mniejszość. I znajdują ku temu różne uzasadnienia. Jedno z podstawowych uzasadnień to jest teoria tak zwanej sprawiedliwości społecznej. Proszę zwrócić uwagę, że przez lata progresję uzasadniano właśnie sprawiedliwością społeczną. Tylko zwolennikom tego określenia pewnych ukłuzł Joe Ross. Ross, który wchodzi z rang guru myśli socjaldemokratycznej, jest myśli socjaldemokratycznej, w swojej książce pod tytułem Teoria Sprawiedliwości wziął go i napisał, że z punktu widzenia teorii sprawiedliwości bardziej sprawiedliwe są proporcjonalne podatki od konsumpcji niż progresywne podatki od dochodu. No i zrobił się kłopot. Trzeba było znaleźć jakieś inne uzasadnienie progresji podatkowej. I zaczęto go szukać. Dzisiaj już nikt nie mówi, że to jest bardziej sprawiedliwe. Dzisiaj większość teoretyków mówi, że progresja podatku dochodowego nie stała sobie niesprawiedliwa. Ale za to w połączeniu z regresją innych podatków albo z proporcjonalnością, to ona zwiększa zakres sprawiedliwości społecznej. Natomiast co do zasady ekonomicznej, to w Ministerstwie Finansów już zrozumieli, że PIT wcale nie jest istotnym podatkiem. Bo przyjrzymy się liczbom. Z podatków pośrednich do budżetu wpływa ponad 100 miliardów. Z podatku PIT wpływa 30 miliardów. Mało tego. Progresją objętych jest 5% podatników. Ale co najśmieszniejsze, proszę Państwa, to to, że prawie 40% z tych 5% to są pracownicy sfery budżetowej. W związku z powyższym progresywnie opodatkowane są pensje pochodzące z budżetu. To jest no, perpetuum mobile pewnego rodzaju, tylko że im spadł. Pan to wspomniał o ZUS-ie, no ja mam pewien rewolucyjny pomysł dotyczący ZUS-u. Najlepiej było go zlikwidować 9 lat temu. Ale 9 lat temu go nie zlikwidowali, więc mamy dzisiaj pewien stan. I ten stan jest, no, koszmarny. Jak rzuciłem hasło, że emerytury powinny być równe, bo tylko w ten sposób zmusimy ludzi do tego, żeby płacili więcej dzieci i się wypieczali, jak przestaniemy ich poszukiwać. Dzisiaj ZUS się chwali, że ma lepsze wyniki wciągalności składek na ZUS niż urzędy skarbowe w ściąganiu podatków. A rzeczywiście. Dlatego, że ludzie płacący podatki i składki uwierzyli, że jak płacą składkę na ubezpieczenia społeczne, to wtedy oszczędzają na swoją emeryturę. I to jest największe nieszczęście, bo nie tylko, że się ich okradza, to jeszcze się ich oszukuje. Bo oni oczywiście absolutnie nie oszczędzają. Bo tych pieniędzy, które oni płacą, nie ma. W ogóle to już nie ma żadnych pieniędzy. Dzisiaj świadczenia są natychmiast przeznaczone na dzisiejsze emerytury. Więc ludziom się mówi, ale przynajmniej WOFA oszczędzają. Więc ja Państwu powiem, jak się oszczędza WOFA. Płacimy składkę na ZUS, przelek. ZUS odprowadza część tej składki do OFE, przelek. OFE za część tych pieniędzy kupują obligacje Skarbu Państwa, przelek.
pożyczka państwa te pieniądze transferuje do ZUS-u, bo musi dotować ZUS tą kwotą, którą ZUS wcześniej przekazał do OFE. Oczywiście nie starcza, musi dołożyć z innych podatków, ale OFE będzie musiał swoje własne obligacje za 5 lat wykupić. Skąd weźmie? Ano opodatkuje nas po raz wtóry. Mało tego, będzie musiał te obligacje kupić z odsetkami. Skąd weźmie na te odsetki? No z tych samych podatków. Ważne jest również to, że ten dług publiczny trzeba obsługiwać. No i w ubiegłym roku w ustawie budżetowej było zaplanowane na obsługę długu publicznego 27 miliardów złotych, co na głowę mieszkańca statystycznego przypada 700 złotych. Dla porównania, to co Polska uzyskuje w charakterze nadwyżki z Unii Europejskiej, przynajmniej w ubiegłym roku, to jest 152 zł na głowę mieszkańca, tym się bardzo nazwadzamy 152 zł, natomiast 700 zł musimy wypłacić. W tym roku to będzie około 800, trochę więcej. W przyszłym roku, jak nie znajdzie nic okropnego, nie stanie się nic okropnego, to będzie 920, jeśli dobrze pamiętam, złotych na osobę, czyli 4500 zł na statystyczną rodzinę pięcioosobową. To jest tylko koszt obsługi długu publicznego, czyli zapłata odsetek dla inwestorów zagranicznych, wulgolizjaszy, którzy wrażliwemu społecznie rządowi polskiemu te pieniądze pożyczają. Istotą niewolnictwa jest to, że niewolnik musi pracować na swojego pana. I ponieważ my w coraz to większym stopniu, jak staramy się pokazać, pracujemy na zyski inwestorów zagranicznych, bo tak wynika, że to właśnie inwestorowie zagraniczni finansują deficyty budżetowe, dlatego popierają rządy właściwie społeczne, bo w ekonomii, o ile mi wiadomo, jeśli pan doktor będzie dopatrzy się błędów w tym, co powiem, to proszę o łaskawe skorzystanie w ekonomii, w odróżnieniu od nauk przyrodniczych, nowe teorie nie unieważniają stare. I jeżeli na przykład, mimo że są dzisiaj nowe teorie, to w gospodarce nadal się liczy, podobnie jak w głębokiej starożytności, to ilu kto ma niewolników. Nadal to się liczy i to niezależnie od tego, że nowe teorie są wykładane i tak dalej. Czyli niewolnictwo istnieje jak najbardziej, tyle tylko, że nazywa się właśnie sprawiedliwością.